Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy i całym sercem kocha, nie zginął, ale życie wieczne miał. Przychodzi na świat Bóg i człowiek w jednej osobie. Przychodzi ten, który był oczekiwaniem narodu. Jakaż to wielka nadzieja dla nas, gdy widzimy świętą dziecinę złożoną na sianie. Tak delikatna jest nasza wiara, tak krucha jest nasza nadzieja, tak bezbronna jest nasza miłość. Wybrał ubogą stajnię, rodząc się przy uchylonych drzwiach, aby mógł przyjść do niego każdy człowiek, każdej epoki, kultury i narodu. Wystarczy otworzyć swe serce, w nim pragnie on zamieszkać. Otwórz swoje serce dla Jezusa. Narodziłem się mały, mówił, abyś ty stał się wielki. Narodziłem się taki, mówi Bóg, abyś ty uznał mnie za jedyne bogactwo. Narodziłem się bezsilny, abyś ty się mnie nie lękał. Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie wątpił w miłości. Narodziłem się człowiekiem, mówi Bóg, abyś ty mógł stać się dzieckiem Boga. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego upatrujemy się w gwiazdkę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, przy stole są miejsca dla obcych, bo nikt być sam nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serce złamane i smutne po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku. Kiedy zasiądziesz do stołu w ten najpiękniejszy wieczór roku, w wieczór narodzin Bożego Syna, kolęd, płatków śniegu, ciepła i spokoju, pomyśl o człowieku, który jest od Ciebie na odległość myśli. Odłam dla niego kruszynę opłatka, bo człowiek jest od Ciebie na odległość wyciągniętej ręki. Zanudź pieśń o narodzinach Bożego Syna z człowiekiem, który jest na odległość Twojego głosu. Panie, 2000 lat od Twojego narodzenia stajemy przy Twoim brzuchu, pełni wdzięczności za wszystkie dary, za pokój, w który wypełniasz nasze serca, za miłość, którą uczysz nas żyć. Przebaczać, dlatego w ten dzień, jak co roku, bierzemy do ręki opłatek i pragniemy sobie nim dzielić i złożyć życie. Mając opłatek święty w imieniu wszystkich uczniów tej szkoły, serca życzę szanownej dyrekcji i całemu gronu pedagogicznemu, aby Boże Dziecię obdarowało pełnią swoich łask, spełniało najskrytsze pragnienia serca i błogosławiło każdy trud włożony w kształtowanie naszych postaw i charakterów. Wam zaś, drodzy koledzy i koleżanki, życzymy samych radosnych chwil, przeżywamy twórczej młodości i samych sukcesów w zdobywaniu życiowej mądrości. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!